Dopiero zaczęliśmy, rozstawiliśmy się, a co niektórzy już ryby mają. Zawsze muszę do was biec. Leszczyk? O proszę, ja też już jednego miałem. O, ja też taki rozmiar. Fajne te miejsce, co? Tak, jest fajne. Już jest dobrze? Proszę, same dobroci. No proszę, kryj. Dobra, idę do wejścia, bo mi wciąga. Dopiero był leszczyk, a już Arturek ma lina, pewnie. O, ja już ci mogę powiedzieć, że lina. Ale ładnie walczy, ładnie. I się zaczęło. Nie, piękny dzionek. Złapałem sobie lina. No już masz na pewno lina. Ważne, że jest na klinie. No i jak powiedziałem ci, że on to ma farta, no. Ja to wiedziałem, że jak on nie pije, to coś złoty. Tylo piwko otwarte. Co, branie ładne było? No. Ładnie to czuję. Odpuścił troszeczkę. Zaraz ci z powrotem zacznie. Chyba, że nieduża ryba. Nie, mały nie jest. Aż tak mały. Ale tak, wędrowe. Jest, teraz stawiał. Musisz podejść bliżej, żeby ci nie wszedł tu w trawy. Ajra popłynie. No to matę masz tam, tak? Tak, wszystko mam. O, ładnie szar. Daj Patryk to matę. Ajra, o proszę. Kamyczki. Radość. Ajra pilnuje was. żebyśmy krzywdy rybie nie zrobili, tak? Ajra? Jak będzie coś nie tak, to dopiero pójdę po Arona. No co? Co, Arturek rybkę ma, tak? Tak, ma rybkę, cieszy się. O, już mamy matę zmoczoną. Przygotowani jesteśmy, panie Arturze, czekamy. No, tylko teraz... No lin na pewno. Całkiem chodzi jak lin. Karp to by mu pojechał. Linek już się błysnął. Ładny panie. Nie, mały. Każdy lin jest ładny, nieważne czy mały. Ważne, że jest ale ładny. Waleczny. Ale tańczy. Jeszcze nie. Yes. I masz kolejnego. Mówisz. Wiadro. Co się stało? No to on, tamto mu darowaliśmy, bo deszcz padał, a to są pierwsze jego liny, trzeba mu zlać głowę. A... Jeszcze z marka te lata nie przeszły. Nie schodzi. Wołaj brata. Ściny. Do wody go od razu całego. O Jezu! Nie, ja? Ja lubię. Nie! Nie, no co ty robisz? Delikatnie, no musi być. Dobra. Czekaj, oczywiście muszę te swoje niezgrabne paluchy schować. Tylko schyl głowę. Poczekaj. Schyl głowę, ale to z niego. Co ja nie mogę. Brawo, gratulacje. Dobra, wypuszczamy rybkę. Gratulujemy panu bardzo. Lepiej.
Rzeszko. Rzeszko. Ma lany poniedziałek? Jest lany poniedziałek, jest lany poniedziałek. Tak jest. No i co? I tak ładnie poszło mu. Lecisz, panie Arturze. No to widzisz, na dzień dobry, żeś się popisał od razu. O, jak ładnie, on nie chce iść. Chodź, chodź, maleńki. Ach, poszedł jak zły. No, pokaż tu radość w mokrych włosach. Dzięki, Jadzi, za pięknie. Pomoc. Dzięki bardzo. No i dzionek się zaczął tak. Ale branie było. Dobre. Ale szarpnął. Wystraszyło mnie niesamowicie. No jedzie. Powiem wam, coś siedzi. Ale szarpnęło mi tak kijem, że się sam przestraszyłem. Chyba to po co przyjechałem. Ależ chodzi. Pięknie. A co my tu mamy? No? Pokaż się. Nie. Wiecie co? Zadziwię was mocno, bo jest ryba, ale to nie ta, o jaką mi chodziło. O. Niestety. Wypiął się. Był szczupak, uderzył mi w płotkę. Ręki w podajnik ładnie. Tak, musi być, każde ziarko musi być ułożone tak jak trzeba, żeby nie było jakichś tam różnych dziwnych kolorów. Typu róż. Tak. Budowy. To jednego szczupaka, jednego konia słyszeliśmy. No, dziwi się. Wszyscy coś łowią. O, patrz, płoć. Każdy ma ryby dzisiaj. Hurra. Szalony, tam ma rekina, on płotkę przyszedł podziwiać. Każda ryba, ja tam wolę płotki. Pokaż to bez sobie. To jest fenomen wędkarstwa. Ja tu się nabiegam. Kamil walczy. No proszę, przełamał się. Zobaczcie. Tak się łowi ryby, o proszę. Nie powie nam, że nie na to, ty. Nie wiem, co. Jesiot. No mówiłem, że jesiot. Jesiot. Ale jak? No to... Ale odbierać za mały. Ty. To mały. Ale mały. A wiesz, że jesiotra w wodzie odkaczamy, więc... Właśnie do wody. Kurwa. Sami wypinaj się. Wypinaj się. Co się? Uciekaj. Jesiotek. Chodu, chodu! Ale piękne. Ale mały. Pierwszy raz. Mały? Pierwszy raz, że się jesiotra widzę. To nie złowiłeś jeszcze jesiotra? Nie, pierwszy. To jest trzy wiadra. Ja wiecie. Chodź malutki, chodź, chodź, nie tam. O, mówiłem, że to jesiot. Za podwórze. Że... Dobra, idę zobaczyć tam. Zobacz, moi kwici jeszcze pływa. Robert. Ale to miało nie być. No dobra. No i trafiła się. Ślepej kurza. To? No kurwa, ale jeszcze mniej się otrawał. No. Robert mówił, że ich tutaj nie ma. Jest goręce, ale już się zmęczył. Robert, dawaj wiadro, bo on nam się zgrzeje. Chodziła dać? Za koniec, upolej ty. Wszyscy czekają, czekają. O, panie. Zobaczcie, co się dzieje. No, co się dzieje? No, tchni, pracuje. Przynajmniej wiemy już co. Jak nie chcesz być mokry, to skręć hamulec. Na maksa. Widziałeś to? Widziałeś? Tak. Ładny był? Teraz to był ładny. No jedziesz, jedziesz. Co cię ręka boli? Czekałeś na tą rybę?
wejdziesz do wody, co? Wejdę. To, bo go trzeba też po takim kolu natlenić. Jak o, sami ci się zrąknie. Zobaczcie. Poświęcenie braterskie. No, bose nogi. Pójdę boso. Umyję chociaż. Zaczął grabieżysz. Tam w ogóle ryby chodzą. Chodź maleńki. No to maleńki. No i idę na 4 kilo. Nie. Patrz, on się zmęczył, ty. Dawaj naprawdę studziwo. No nie wiem. Jeszcze sobie delikatniejszy. Chodzi dwa dni. Jeszcze co zaspałem, bo jakby ci zaczął skakać po wodzie, to byś dopiero powiedział, co to jest. No właśnie, rozmawialiśmy z Robertem, że mówił, że jak szczupaki. Ty, on chyba się gdzieś tam wplątał. Tam twój haczyk. Baw się, baw się. Panie, daleko jeszcze? Daję mu, czekam aż zacznie w przeciwną stronę, bo na razie to idzie pod las. No to walka ze świątą. Z sumem walczy. No tylko mamy reki. To już może tam mogę zakręcić, ale jeszcze nie łączy. Ja tam wolę te leszcze. Lesza to już bym dawno miał. A no widzisz. Już by nawet 60 temperatury miał. Bez gardła. I wychodzi. Już ci zgasł. Wskakuj do wody. O, czekaj, bo on jeszcze nie jest chętny. I wszystkie ryby spłoszył. No bo on dna się trzyma, ależ pięknie. No za mały troszeczkę. Nie wiem, tego, on jest nieduży, to mi skakuje. Pinokio. O, uwaga, akcja. Szybko, o, żeby go nie zamęczyć. Pięknie. To było piękne, Robert. No, widać, że szef to szef, kurde. Aha. Wiesz co? Co, daj no. Tę wędkę, będę cię trzymał, a ty sobie... A ty sobie buty ściągaj. Tak, ale to musisz wejść do wody. Ty, ale czy to ja się już rozbierz cały. Zrobisz zdjęcie z twoją rybą? No. Ale powiedz, że w komentarzu napiszę, że to ty holowałeś. Artur! Szkolenie szybkie. Dogon go trzymaj. Dobra, pójdź. Ale poszedł. No, fajnie. Gratulacje. Proszę, kibiców masa. Wszyscy zadowoleni. Nie ma za co, nie ma za co. Gratulacje, tak jest. Gratulacje. A woda? A woda, no właśnie, wiadro, wiadro, wiadro. Z okazji tego, że Kamil złowi pierwszego jesiotra w życiu, więc ma gratisa. A patrz, zobacz, zobacz, ty, jaki chudy, ale byk, co? Dawaj. Będzie lanie wody. Wal od plecy. Zebrał się do całości. O matko i córko. Czekaj. Lany poniedziałek w końcu. Akurat masz rozpalonego grilla. Popuściłeś. Super. Dobra, to czekamy na większego, no nie Robert? To była życiówka. No i dobra, idziemy łowić, panowie. Ale gorąco. No rozpalił cię ten jesiot. Super. Kamil powinien mieć zabronione rzucanie wędki do wody. Bo już tam mi zaczyna. To ten sam. Irytować mnie zaczyna. To ten sam. To co? Dawaj wiadro, Patryk. Oj, chyba to już nie będzie karp. Chyba będzie zielono mi. Idzie lekko, czy idzie mocno? Tak kurwa w kit. Tak w kit. To chyba będzie zielony. Niemożliwe, że to karp. Albo malutki. Tu nie ma małych karpi. No mnie to wygląda na zielone, no. Ale mogę się mylić.
Na razie nic nie widzę. No powiedziałem. No powiedziałem, że lin. Widzisz, zobacz. Ty, ślepy to ma zawsze farta, co? Zobacz. Nie dość, że wyjął jesiotra. To jeszcze poprawił linem. To jeszcze poprawił linem. Mistrz. No nie, dzisiaj. O, piękności. Ty, bo to coś tam chyba koło ciebie się ładnie rzuciło. No tam się rzuciło. Weź mu do... Wiesz, co masz mu zrobić, no nie? Ale czego na matę? Łupu cupu. Bara bara. Weź pan coś. Piękności. Przejdź do wujka, chodź. Chodź. Delikatnie cię odhaczę. O. Ty, ale on wzdycha. Oj. No to nie chcesz do zdjęcia. Znowu telefonu nie wziąłeś. Taki do zdjęcia. Weźcie mi, zróbcie zdjęcie z nim. Nie mam, nie mam telefonu. Jaki piękny. Ładny? Ładny linek? Piękny. Weź go ładnie tak zaprezentuj. Ładnie. Pop do góry troszeczkę. A tam wygięty twój brat w tle, no ale dobra, może coś z tego będzie. Słuchajcie, no jest rewelacyjny linek. Piękny, ładny linek. Zrób mi, Patryk, zdjęcie. Teraz chwila dla fotoreporterów. O, proszę bardzo. Ale poszedł. Piękne tu jest. Ale zostawy. Ja uciekam, ale trzy Jacksony siedzą twardo. Bez cukru nie jesteś. Walczą jeszcze, deszcz pada, im to nie przeszkadza. Proszę bardzo, łowca największego jesiotra dzisiaj. Gratuluję, stawia, tak? Tak jest. Także... No właśnie, a co z tym? Bo to miało być po 600, tak? Tak, po masz te grosze? Ja to powiedziałem, że 600 dam jak klasyka wyszła. Także kończymy na dzisiaj. Ja uciekam, chłopaki jeszcze łowią. A idą chmury, zobaczcie jak. Piękne. Także co? Trzymajcie się, chłopy. Bajo. Do zobaczyska. Adi, uciekam. Pa, pa.